Czytanie z drugiej księgi kronik. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy Judcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł – Tak mówi Bóg. Dlaczego przekraczacie przykazania pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał, oby pan to widział i pomścił, i zażądał zdania z tego sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, Wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojska Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym. Słudzy jego oknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady i zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich.